Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to będzie film, taki może aneks do wczorajszego, pakować się w Androida, na przykład Nexus 7. Po raz pierwszy chyba postanowiłem was po prostu, kurka wodna, zhejtować. Tak jest, was, czyli widzów. Mogę? Zresztą nieważne, czy pozwalacie, czy nie pozwalacie, hejty i tak polecą, bo po prostu muszą polecieć. Kurde. Słuchajcie, no dość powiedzieć, że ostatnie 10 godzin, może 12, spędziłem oprócz spania tylko i wyłącznie o szukaniu informacji na temat właśnie Androida, na temat Windowsa na tabletach i tak dalej, po prostu żeby wybrać ten, który najbardziej no, podpasuje do moich potrzeb. Najpierw powiem wam, co wybrałem, a później będę was hejtował. A co? Otóż słuchajcie, na 100% biorę tablet z Windowsem 8.1. W ogóle nawet nie ma co się zastanawiać, czy brać Androida, czy Windowsa. Z bardzo prostej przyczyny. Windows w tablecie niczym nie różni się od Windowsa w komputerze, czy laptopie i tak dalej. Wszystkich tych, którzy tam mi pisali, że coś tam nie będzie chodziło, że jakieś specjalne aplikacje muszę mieć, czy coś, zhejtuję po prostu później. Słuchajcie, po pierwsze, wydajność tych tabletów, na przykład tutaj tego Della, czy jakichś innych, jest ogromna. Jakie gry można odpalać? Wszystkie gry można odpalać praktycznie. No prawie wszystkie, wiadomo, że Crysisa nie odpalimy. No był telefon, słuchajcie, nie wiem na czym skończyłem. Może na grach. Słuchajcie, gry tak naprawdę nie interesują mnie zupełnie. Kompletnie nie interesują mnie gry na tablecie, po prostu, no. Mam do odgrania komputer i to mi wystarczy, a jak gdzieś jestem na łonie natury, to na pewno nie będę siedział z tabletem na kolanach i grał. To już jest absolutnie wykluczone. Ale jeżeli już mówimy o grach, to tak naprawdę wystarczy wpisać sobie, kurka wodna, coś takiego na YouTubie i widzicie, jakie gry można odpalić na tym oto tablecie. Czyli na przykład, ja się nie znam, większość tych tytułów mi nic nie mówi. Burnout, jakiś tam Paradise. Można odpalić Cywilizację 5, spokojnie sobie pograć. Street Fighter 4. Można odpalić, co tutaj jeszcze było? Mirror Edge, to nawet nie wiem, co to jest. Borderlands 2, Minecraft, kurka wodna. Co tu jeszcze jest? Zaraz. Battlefield 3 na przykład. Jest tutaj film. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Zaraz gościu będzie pykał. O! Gościu pyka w Battlefielda 3 na tym tablecie. Kurde, no rusz się stary. O! 22 klatki ma. Ja wiem, że to jest mało, no ale odpala mu taka gra, która jest no niesamowicie potężna w porównaniu do tych androidowych chyba, prawda? No, ogólnie tych gier jest mnóstwo. GTA 4, jak widzicie, ktoś tutaj gra. Zaraz nawet sobie też to zobaczymy. Przecież to są gry kompletnie nieporównywalne do tych z Androida. Proszę bardzo, GTA 4 gościu gra. Oczywiście, no, to nie jest na kibelek gra, tylko trzeba było dołączyć sobie klawiaturę i mysz pewnie i spokojnie można grać, prawda? I to nie klawiaturę i mysz dedykowaną jakąś tam za 1 500 000 złotych, tylko normalną, kurka wodna, taką jak na jakiej ja teraz na przykład pracuję. A tutaj gość FIFA 12, Call of Duty, Portal, kurka wodna, no dużo tych gier jest. W większości ja nawet tego nie grałem. Tutaj jest gość, który znowu obraz na 4 monitory udało mu się rzucić, prawda? Left 4 Dead, dwójka. Co tam tu jeszcze jest? Kurka wodna. Gdzieś tu było nawet... Gdzieś tu był Heroes of Might and Magic 5. Tutaj, proszę bardzo, gość Halo odpalił na tym. No to po prostu, no, masakra, no, w porównaniu do Androida masakra. I zdecydowałem się po prostu na tego Windowsa. Nie trzeba nic tam instalować, żadnych specjalnych aplikacji, żadnych specjalnych przeglądarek i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Teraz hejty. Słuchajcie. Wiecie, po co zadałem to pytanie? Po to, żeby ludzie,
obyci w temacie po prostu wypowiedzieli się, żeby pozwolili mi, nie wiem, żeby pomogli mi podjąć decyzję. Natomiast nawaliliście tutaj 333 posty, jak widać. Ja te posty wszystkie oczywiście przeczytałem, niektóre po dwa razy nawet czytałem. Witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Zamknij się. No i niestety muszę wam powiedzieć, że nie wiem, albo problemy ze zrozumieniem są, albo kurka wodna, system edukacji w tej chwili jest już tak na tak niskim poziomie, że wy po prostu, przynajmniej część z was, bo nie mówię, że wszyscy, ale przynajmniej część z was, których nawaliło te 336 komentarzy, po prostu no nie potrafi albo logicznie myśleć, albo nie wiem, ma jakieś klapki na oczy na sprzęt, który właśnie ma i będzie za wszelką cenę polecać, chociaż właściwie nie wie nic za bardzo o tym sprzęcie, o którym ja mówiłem. I na przykład, co tu można powiedzieć? Mnóstwo ludzi pisało jakieś kompletne bzdury, że trzeba jakieś apki typowe instalować z tego, z jakiegoś tam Microsoftu sklepu, że tego jest mało, że na Androidzie jest full. Słuchajcie, apki to ja mam po prostu klikając kurka wodna na Google i wpisując w Google programy i tam co mi wyskakuje to są moje apki, no. Tam działa Photoshop, tam działa Illustrator. Oczywiście to mi jest, nie jest potrzebne, bo jest ekran za mały, ale wszystko tam bez problemu działa. Mogę sobie film zrzucić z kamerki, będąc gdzieś w szczerym polu. Mogę sobie, kurka wodna, wysłać ten film, nie wiem, na YouTube, wrzucić Camtasia Studio, szybko miniaturkę dodać i wysłać. No, no, wszystko działa, ale muszę się na przykład przypieprzyć do pewnych rzeczy. Mianowicie, zaraz, niech to znajdę. O, na początku strajpady. Słuchajcie, moi drodzy, nawet maluteńkim słowuteńkiem nie pisnąłem o tym, że w ogóle biorę pod uwagę sprzęt Apple. Natychmiast, oczywiście, jak się pojawiła dyskusja Android kontra Windows, jak kurka wodna Philips Konopi wyskoczyli posiadacze, oczywiście, strajpadów, że ich jest najlepsze, jedyne i w ogóle kupować. Nieważne, że to kosztuje, kurka wodna, 2000 zł za sprzęt, który w ogóle nie ma porównywalnych możliwości z Windowsem na przykład, czy z tabletem Windowsa za 2000 zł. Nie wiem nawet, czy są takie, no ale nieważne, pewnie są. Po prostu SrajPad najlepszy, SrajPhone najlepszy, kupować, lansować się i tak dalej. Nie, nie, moi drodzy. W ogóle nie biorę pod uwagę sprzętu firmy Apple. Uważam, że jest to firma, która w najwyższym stopniu opanowała wyzysk swojego klienta. Po prostu w najwyższym stopniu, absolutnym, który za gadżecik jakiś tam płaci, każe sobie płacić nie wiadomo ile. Przy nim Bill Gates i cała ferajna kurka wodna z Microsoftu to są małe pikusie, które gdzieś tam sobie latają, kurka wodna pomiędzy kamieniami, no. Ale teraz jeszcze się popastwię trochę nad wami. Kilka takich właśnie, kurczę, postów. Zobaczcie, rano dzisiaj napisałem aż wielkimi bukwami, chyba pierwszy raz w swoim komentarzu, że mówimy o tablecie z pełnoprawnym Windowsem 8, a nie Windowsem RT Mobile czy jakimkolwiek innym. I dosłownie 10 minut później wchodzę, już jest nowy komentarz jakiegoś pana, pozdrawiam serdecznie, Kondzio Super, który napisał: Windows Phone jest niekompatybilny z Flash Playerem, jak chcesz obejrzeć seriale, to nie polecam. Za to do biurowej pracy jest perfekcyjny, zero ścin frezów. Noż ja pierdziu, słuchajcie no. Wyciągnąć łapy, wziąć, kurka wodna, drewnianą linię taką, nie plastikową, napieprzać po łapach, aż się kurka poduchy zrobią, takie spuchną łapy, może wtedy po prostu ruszy się coś w głowie, no. No może się coś ruszy. Ale są też... Tu jest mnóstwo tych wpisów, ja nie będę się pastwił nad każdym jednym. Po prostu jest mnóstwo wpisów typowo fanboyskich, typu mam, kurka, na Windowsie telefona, najlepszy, kupuj. Albo mam Nexusa 7, człowieku, super sprawa, kupuj, na pewno jest lepszy. Chociaż nie mam zielonego pojęcia o tym, o porównaniu Windowsa do Androida, ale kupuj, bo ja mam, bo jest najlepszy, nie? Dlatego, że ja kupiłem, ja dałem pieniądze, więc to, za co dałem pieniądze, musi być dobre, no.
Przecież nie mogę powiedzieć, że nie jest dobre, że ktoś dał tyle samo, a ma lepsze, prawda? No przecież nie przystoi to tak. Ale są na szczęście, kurka wodna, jakieś światełka w tunelu. Są naprawdę. Jednym z tych światełek jest szanowny pan tutaj, Piotr Chudzik. Ale to widać, że to starszy trochę gość jest. To już ta edukacja jego właśnie jest na innym poziomie, moim zdaniem. I przynajmniej nad nim miałem też się popastwić, bo mi napisał w poprzednim, że tam jakieś specjalne muszę przeglądarki ściągać, coś, jakieś tam dziadostwa. I już miałem go pojechać, ale widzicie jednak, facet ma olej w głowie. Przy okazji pozdrawiam serdecznie mój ty imienniku, kochany Piotrze, panie Chudziku. Ma olej w głowie i jednak zdobył się na to, żeby napisać drugi komentarz dzisiaj rano. I tutaj bardzo przytomnie napisał, jedno co mogę polecić to sprawdzenie takiego tabletu osobiście, czyli nawet jak napisał kiedyś głupotę, to jednak tutaj człowiek inteligentny nie napisze, że to jest najlepsze, koniec, kropka, kupuj, tylko zostawia sobie pewną furtkę, że kurka lepiej sprawdź, a jak ja mu powiem wtedy, no stary napisałeś same bzdety, to może powiedzieć, słuchaj, ale napisałem ci, że najpierw powinieneś sprawdzić, prawda? Oczywiście pełny Windows 7 to fajna sprawa, ale liczy się jeszcze jego obsługa. Co innego obsługa myszką, co innego penem, a jeszcze inaczej palcami. No właśnie, i tu już jest pewna dyskusja, prawda? Jest też bardzo przyjemny jeden pan, nad którym również miałem się kurka wodna popastwić. Pan Animati 5. Najpierw napisał tak. Pamiętaj, Hallak, że Windows na smartfony to nie jest to samo, co na komputerze. Kurka wodna, no. Ale moim zdaniem Android jest lepszy, no. Ogromna ilość aplikacji, z czego zdecydowanie Android ma najwięcej za darmo. Nie wiem, po czym to w ogóle wnioskuję, no. Przecież system Windows ma do licha, kurka wodna, już z 20 lat, nie? To nie wiem, czy na Windowsa nie ma więcej aplikacji, ale nieważne, no. Nieważne, gdzie jest więcej, to też jest wasz argument. Bo jest więcej aplikacji. Kurka wodna, ile ja aplikacji potrzebuję? Potrzebuję 5 tych aplikacji, no. 3 może, no. Przecież ja nie będę instalował 200 aplikacji. Co mnie obchodzi, że na Androida jest aplikacji 25 milionów, jak ja potrzebuję 5, no. Dobra, jedziemy dalej z tym panem Animati, ponieważ poprawił się, no. Co można wnioskować po jego późniejszych wpisach. Zresztą zaraz zobaczycie. Normalnie, jak się czyta wasze komentarze, to można by było pracę z jakiejś psychologii, spokojnie student magisterkę robi tylko z tego jednego mojego filmu dzisiejszego. Proszę bardzo, przystosowanie oraz personalizacja pod własne potrzeby to jeden z największych zalet tego systemu, czyli o Androidzie. Ale nie musisz się martwić, że nie otworzysz jakiegoś filmu. To jest akurat kompletna bzdura, no bo trzeba coś tam jakieś instalować, żeby w ogóle te filmy odpalały, prawda? Wszystko działa bardzo dobrze. Na twoim miejscu wziąłbym tego Nexusa. Jest to bardzo dobra propozycja. W Windowsie nie można tak bardzo poukładać systemu pod siebie. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, ja tu mam system na przykład na komputerze. No nie mam 8, tylko mam 7, co prawda, ale jest, uważam, poukładany pode mnie. Nawet w reklamie słyszałem, że Windows ma tylko pojedyncze aplikacje stworzone do swojego przeznaczenia. Ale zamienników już jest mało. Zdecydowanie do komputera bliżej jest Androidowi. Kurka wodna, no. Za taki wpis, kolego Animati 5, normalnie tak, pół wora grochu, w kącie groch rozsypać, portki zdjąć na kolana i klęczenie w kącie na tym grochu, kurka wodna, przez, nie wiem, 5 godzin. Kurde, ale sobie pohejtuję dzisiaj. Tak jak robiło, jak moja babcia wspominała, kurka wodna, co było w szkole. Ale teraz cała geneza tego wpisu jest bardzo ciekawa. Później ja mu odpisałem, przecież mówimy o Windowsie 8.1 na tablety, a nie na smartfony. I tutaj zdobył się na odpowiedź. Przepraszam, moja pomyłka, pomyliłem tablet ze smartfonem. Ale nie ma w tym żadnej różnicy. No kurka wodna, rozumiecie? Pomylił tablet ze smartfonem, ale nie ma różnicy. Chociaż piszę mu, że mówimy o Windowsie 8.1 na tablety, normalnym Windowsie. Ale nie ma dla niego różnicy.
Wtedy ja mu opisuję. Jak to nie ma różnicy, w tablecie jest pełnoprawny system Windows i można na nim zainstalować wszystko, co się chce. I teraz dalej jedzie. I tłucze, chociaż nie zna tematu, kurka wodna, to tłucze dalej. Ale pamiętaj, że Windows 8 na tabletach to nie ten sam. Chociaż mu to kurde napisałem, że jednak ten sam. System co na komputerze. Jest on specjalnie przygotowany pod tablety lub smartfony. Aplikacja takie same zainstalujesz, tak samo na tablecie jak i na smartfonie, co jest bzdurą oczywiście. Co prawda są udostępnione aplikacje tak zwane uniwersalne, które są tworzone pod tablety i komputery, ale są to tylko wybrane aplikacje. Następnie jego wpis już jest zupełnie w innym tonie. Szczerze pisząc, to radzę wysłuchać inne opinie na ten temat. Możliwe, że się mylę. O, widzicie? Tu jest też odznaka tego, że chłopak jednak ma olej w głowie. Czyli w ogóle już pisze, że dopuszcza, że może jednak bzdury napisał, może jednak się myli. Wszystkie informacje są zbierane z internetu, więc różnie to może być. Pozdrawiam. Czyli tu jest wielki plus i powiedzmy z tego pół wora grochu zostawiam jeszcze tylko połowę i klęczenia nie 5 godzin, tylko kurka wodna 2 godziny. Następnie... Jest! Eureka! Poprawia się. Okej, pisałem o wersji RT. Wersja RT do waszej wiadomości to jest właśnie ta okrojona wersja. A nie ta, o której ja cały czas mówię. Więc sam się musisz zastanowić, co byś wolał. Jak pisałem poprzednio, przeczytaj innych opinie. Otóż wszyscy pewnie pisali o RT. Ja mam Androida i na pewno jest lepszy od Windowsa Phone. Ale zwykłego nie testowałem. I chwała ci za to i kurka wodna, biorę szczotę. Mogę zmieść wszystkie kurka wodna, ziarna grochu, co byś klęczał, ale kurka już nie będzie cię dłobiło tak w kolana. Kolego sympatyczny. Słuchajcie, więcej pastwić mi się nie chce, natomiast naprawdę musicie wiedzieć, i teraz mówię do tych młodych ludzi, takich właśnie tak, którym jeszcze żaden linijom w połapach w szkole nie dostał, ani smyczkiem od skrzypiec, ani nikt go za baczki, pejsy, jakkolwiek to zwał, nie podciągnął do góry, aż mu się kurka wodna świeczki w oczach postawiły. Moi drodzy, pamiętajcie, że internet i pytanie kogoś jest po to, żeby uzyskać jakąś informację i nie zawsze ta osoba, która uzyskuje te informacje, tak jak ja tutaj 300 aż odpowiedzi, jest w stanie wyłonić te prawdziwe. Więc uprzejma prośba do was, jeżeli nie macie pojęcia o jakimś temacie, to nie piszcie kategorycznie kupuj to, bo ja to mam i to jest na pewno lepsze. Tylko piszcie, że nie mieliście do czynienia z Windowsem, ale macie Androida i uważacie, że ten system jest dobry. Nie lepszy, ponieważ nie wiecie, czy jest lepszy. Tylko piszecie, że jest dobry dla was. Po prostu, no. Kolejna sprawa, dlaczego zdecydowałem się na Windowsa? Po przejrzeniu tych wielu komentarzy wyłuskałem pewną, powiedzmy, zależność. Nikt z was, powtarzam jeszcze raz, nikt z was nie napisał, miałem tablet na Windowsie 8 pełnoprawnym, przeniosłem się na Androida i jestem zadowolony. Nikt tego nie napisał. Natomiast jest kilka wpisów. Miałem Androida, przeniosłem się na pełnoprawnego Windowsa 8 i jestem zadowolony i już w ogóle nie zamierzam wracać. I to mi dało najbardziej do myślenia. Rozumiecie, o co chodzi? Kurka wodna, ale sobie pohejtowałem. No i dobrze. Także co mogę powiedzieć? No wybrałem z Windowsem 8.1. Jak tablet dostanę, zakupię go pewnie dzisiaj albo jutro. Jak tablet dostanę, to na pewno się dowiecie, czy wszystko chodzi, jakie są możliwości personalizacji i tak dalej, zrobię jakiś film o tym tablecie może? Nie, nie będzie to unboxing. Kurde, nie będzie to unboxing. Albo nie, zrobię być może pierwszy w życiu unboxing, ale tego się nie spodziewacie, jaki to będzie. Kurde. Dobra. Dobra. Co chciałem powiedzieć? Dobra, w sumie to już nic. Dzięki, że wysłuchaliście tego. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, chociaż pewnie niektórzy z was czują się troszeczkę pokrzywdzeni tym moim komentarzem,
ale naprawdę, moi drodzy, należało się wam. Uwierzcie, należało się wam. Najgorsze jest takie doradztwo, kiedy doradca nie ma pojęcia zbytnio wielkiego o temacie, ale jednak doradza. Dobra, to tyle. Teraz pewnie pora wziąć się za jakiś normalny film z WOTA zrobić albo z War Thundera. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.